do dydaktyką i określonego jako cele szczegółowe i zadania, po rodzicach, pedagogach i dorosłych chciałabym dodać czwarty punkt, szkolenia i seminaria dla różnych grup zawodowych związanych z realizacją programu. Do punktu 1.2, podpunkt 2, który brzmi popularyzowanie wiedzy o handlu alkoholem w formie internetu, informatorów i tak dalej. I proszę Państwa, na stronie 11 jest oczywiste, bo należy poprawić w postanowieniach końcowych w punkcie 2. Wydział Zdrowia na bieżąco monitoruje, zbiera od wszystkich podmiotów realizujących gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych. To są te poprawki, którym program będzie doskonalszy. I wracam do krótkiej prezentacji sposobu porządkowania tego obszernego materiału. Jak zwykle przedstawiamy najpierw realizatorów programu. Jak Państwo widzicie, to bardzo duży obszar różnych instytucji w mieście, nie tylko samorządowych, które współuczestniczą w realizacji tego programu, w oparciu o które tak, że zbieramy dane, myślę na przykład o policji, o parafiach i o inspektoracie sanitarnym i innych organizacjach pozarządowych i instytucjach miasta, które współuczestniczą w realizacji programu. Następnie przedstawiamy diagnozę w oparciu o różnego rodzaju badania przeprowadzane przez instytucje państwowe, na przykład PARPER, które pokazują skalę problemu, które śledzą pewne zmiany zachowań, trendy związane z używaniem alkoholu w Polsce. Myślę tutaj o badaniu przeprowadzonym na zlecenie PARPER dotyczącym wzoru konsumpcji alkoholu w Polsce. Tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że po pierwsze wzrost spożycia alkoholu rośnie, a po drugie 46% całego alkoholu wypija w Polsce 7% konsumentów. Czyli to pokazuje skalę problemu związanego z nadużywaniem alkoholu. Rośnie również problem używania czy nadużywania alkoholu przez młode kobiety. Jest to zjawisko obserwowane w całej Europie. Przywołujemy także badania przeprowadzone przez Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków wśród nastolatków. Badania, które odbyły się w 2007 roku, pokazują one wszystkim problem łatwego dostępu do alkoholu, gdyż 90% gimnazjalistów klas trzecich miało z alkoholem kontakt, tak ogólnie zostało to zdefiniowane. Przywołujemy kolejno informacje związane z sytuacją na terenie naszego miasta, informacją dotyczącą różnego rodzaju interwencji i kontroli przeprowadzonych przez instytucje miasta, czyli Straż Miejską i także policję. Różnego rodzaju informacje statystyczne związane z ilością wniosków, które wpływają do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ilością interwencji, które podejmowane były przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego czy Centrum Zdrowia Psychicznego, a także informacje pokazujące ofertę i liczbę osób korzystających z oferty, którą w Gdyni buduje Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. A także przywołujemy informacje o innych instytucjach, w których osoby uzależnione mogą korzystać z pomocy. Myślę tutaj o bardzo ważnej dla nas jednej z nielicznych w Polsce poradni profilaktyki uzależnień, poradni niepublicznych, która konstruuje swoją ofertę działania właśnie wobec młodych osób, którym dotyka problem uzależnień. Wreszcie informacja punktu cielącego, który przyjmuje osoby, które nadużyły alkoholu, o środku interwencji kryzysowej w zespole pracowym specjalistycznym. Proszę Państwa,
Program skonstruowany jest tak, że pokazuje najpierw profilaktykę i cele, które sobie w profilaktyce stawiamy. Leczenie i rehabilitację związane także z ograniczaniem szkód zdrowotnych i wreszcie badania, monitoring i ewaluacje programu. Wprowadzamy rocznie do programu także te działania, które inicjowane są na terenie miasta naszego i tak tutaj na stałym programie ujęte jest funkcjonowanie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla rodzin dzieci z FAS, a także szkolenia adresowane do różnych grup zawodowych, dla których ważna jest wiedza na temat szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Z takich ciekawych innych zapisów, drobnych może, na które warto zwrócić uwagę, że również w miejskich szkołach pojawił się taki proces i zainteresowanie bibliotekarzy, którzy w oparciu o zajęcia w bibliotece prowadzą biblioterapię skierowaną do dzieci mających różnego rodzaju problemy emocjonalne. Jak wiemy, te problemy często prowadzą do różnego rodzaju uzależnień. Myślę, że to krótka prezentacja pozwala Państwu przyjąć się. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią komisję oświaty. Jestem bardzo pozytywna. Dziękuję. Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Dziękuję. Komisja Zdrowia i Rodziny. Dziękuję bardzo. To jakaś inna komisja wymiana punktu. Cześć. Transmisja idzie na żywo. No. Mam z tobą zrobić zdjęcie, no przecież no. Musicie być. Trzeba być do końca. Wiesz, dopiero dziennikarze się albo działać. I teraz chciałbym Państwa zwrócić uwagę szczególną na trzy podmioty, ale wskazać Państwu zarówno chrześcijańskie stowarzyszenie, dobroczynne stowarzyszenie razem z Centrum AWP, które jeżeli chodzi o program przeciwdziałania profilaktyki to się mnie nie pyta. Jest dobrze. Przez chrześcijańskie stowarzyszenie dobroczynne w 2009 roku aż 1000 osób korzystało z tych usług. Wymaga naprawdę profesjonalnej działalności, bardzo się cieszę, że taką działalność jest, która jest, że to 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 jest, że